jak tam było wesoło, jak tu dzisiaj smutno. I świat szatę mi przywdział czarną i pokutną, co za godzin różnica, jak uczucia inne, cierniem suchym, przekwitłym, róże me dziecinne. I śmieję się znaglony, śmieję nieszczerze i widzę radość cudzą, ale w nią nie wierzę. Inne tam były czasy, pamiętam dwór stary, wśród lasów na nim olchy i gniazda bocianie i czarnych świerków zwisłek u ziemi konary i cichy szmerik skrzydeł jak mnichów szeptanie. I tam mi tęskno było, lecz młoda tęsknota, a lepsze niż ta radość, co dziś serce miota. W niej jak w pączku zamknięte kwitły me nadzieje. Dzisiaj ciężko na duszy i łzami się śmieje. Jest to projekt dotyczący ewentualnie rozbudowy infrastruktury turystycznej tutaj znajdującej się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Romanowie. Więc proszę Państwa, poezja Józefa Ignacego Kraszewskiego jako no mało mniej znana twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego, bo bardziej znany jest oczywiście z tego bardzo bogatego dorobku literackiego, jak również piękne zdjęcia wnętrz naszego muzeum, które są tutaj zostały wykonane przez pana Tadeusza Żaczka z Białek od Lasu. Proszę Państwa, nasze najnowsze wydawnictwo, wydawnictwo Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, jest to album prezentujący no część dorobku poetyckiego Kraszewskiego, bo tak się składa, że oprócz prozy również Kraszewski też pisał utwory poetyckie. I proszę Państwa, również prezentacja, ja pozwolę sobie tak troszkę zaprezentować, bo tu są piękne zdjęcia prezentujące zasoby naszego muzeum, wnętrza naszego muzeum, pamiątki zgromadzone w naszym muzeum. Album został wydany dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z takiej inicjatywy LIDER. Inicjatywa ta jest wdrażana na terenie powiatu bielskiego za pośrednictwem bialsko-podlaskiej lokalnej grupy działania. I jest to kolejny nasz projekt, czy też kolejne nasze działanie, które udało nam się zrealizować z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem właśnie bialsko-podlaskiej lokalnej grupy działania, bo zrealizowaliśmy wcześniej projekt dotyczący renowacji infrastruktury sakralnej świeckiej, czyli generalnie renowacji kaplicy tutaj dworskiej na terenie zespołu parkowego w Romanowie. Udało nam się też wyremontować most wjazdowy na fosie. To jest, że tak powiem, trzeci projekt, czy trzecie nasze działanie. Natomiast w przyszłości planujemy kolejne dotyczące infrastruktury turystycznej. Czekać? Czy już mieć nadzieję? Czy to wiosna? A, zwodnica. W sinych chmurach bladolica, zima znowu chłodem wieje. Poszły wiosny z nią nadzieje. Modlitwa żywi, co życie wysusza. Modlitwa wlewa, co bóle wypiły. Dwa światy wiąże złotymi ogniwy. Świat umarły i świat żywy. Tęsknotę słodzi, cierpienia uśmierza. Jest zdrojem łaski i tarczą rycerza. Strąconemu bez skrzydeł zapał poecie. Wieść, życie uplecione z drobnych losu zdarzeń. Efekt współpracy widać, da się go zobaczyć, da się go dotknąć, da się go przeczytać, a przychodzi nam jesień, długie wieczory, więc naprawdę będzie się można w tej lekturze zanurzyć. Co więcej, tak na dobrą sprawę to bardzo się cieszymy, że takie instytucje jak muzeum chcą aplikować do nas o środki finansowe, a efektem tego są właśnie takie publikacje. Bardzo dobrze, że takie są. Gratulujemy przede wszystkim, że zachowane są te zasady dziedzictwa historycznego po to, żeby młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jak wyglądało kiedyś życie na wsi, jak tworzył Kraszewski, jak mieszkał, jakie było jego życie. Tego dzisiaj będzie się można dowiedzieć z tej publikacji, którą wydało muzeum, a przy naszej skromnej pomocy pomogliśmy
co świadczy o tym, że aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich jest jak najbardziej właściwa. Na koniec zapytam, bo przecież BLGD takich projektów miało więcej i również te publikacje powstawały i powstają w innych gminach. Możemy coś wymienić, panie Mariuszu, że coś już jest zrealizowane? Ostatnio mamy dość duży, powiem kolokwialnie, wysyp takich publikacji monografii gminy, między innymi Łomazy, Drelów, Konstantynów, Rokitno. Ostatnio na terenie gminy Międzyrzec zostały skatalogowane wszystkie kapliczki i krzyże. Ponad 400 na terenie całej gminy, więc naprawdę bardzo dużo. Takie prezentacje pokazują, ile jeszcze fajnego, nieodkrytego jest na naszym terenie. Z książki jest dołączona płyta, zarówno wersja papierowa, jak i wersja elektroniczna. Natomiast książka jest bezpłatnie udostępniona w naszym muzeum. Osoby, które są zainteresowane, zapraszamy serdecznie. Nakład ograniczony. Nakład ograniczony.